Cześć, witają Was Krzysztof i Kolesław. Tym razem chcemy Wam pokazać zabawę w najnowszą odsłonę Forcy Horizon 3, czyli festiwal, tak? Tak się to określa. Tak jest. Nie jest to, nie są to typowe wyścigi na torze zamkniętym, tak jak było w Forcy Motorsport. Dziewiąta odsłona ogólnie serii. Tak. Całej. Tak, no to już sporo widzę odcinków tutaj Microsoft natrzaskał. Zresztą dziwne nie jest, w końcu to jest ich taki ekskluzyw, przynajmniej do tej pory był ekskluzyw na Xboxy wszelkiej maści. Trzeba zaznaczyć, że po raz pierwszy w historii gra wyjdzie też na peceta równocześnie z premierą konsolową. Tak, może od razu podałby powiedzieć, że ta gra jest w programie Play Anywhere, tak? Play Anywhere, tak. Microsoft Play Anywhere, czyli kupując wersję cyfrową gry. Tak, cyfrową. Zaznaczamy, cyfrową. Tak. Możemy grać na obu platformach, czyli na Xbox One i PC-cie. Z Windowsem 10. Konieczne jest Windows 10, oczywiście. Jeśli chodzi... To fajny w ogóle zabieg taki, wydaje mi się. Bo zawsze myślałem, że kompletnie nie opłaca kupować się cyfrowych gier, które są nowe, bo tak naprawdę nic nie dostajemy. Więc no kupujesz tylko grę i musisz ją pobrać, a ta gra też warto dodać. 46, dobrze pamiętam? 40, gigabajtów? Wersja na Xboxa, wersja na PC-ta 55. No właśnie. Tutaj... No ale tutaj przynajmniej masz jakiś bonus za to, że pobierasz te 55 gipsów. No tak. Możesz grać i na Xbox. Mnie tylko jedno zastanawia, tego gdzieś mi to umknęło, bo wiem na pewno, że kupując na Xboxa mamy możliwość grania na PC-cie. Nie pamiętam, czy kupując na PC-ta wersję cyfrową w sklepie Microsoftu, tak, online, czy mamy możliwość później grania na Xboxie One, czy to działa w dwie strony. Gdzieś, no mówię, tak. Gdzieś mi to umknęło, być może działa, ale to może tam ktoś nam napisze w komentarzach. No i co? Zaczynamy zabawę. Tak, to praktycznie początek. Pominęliśmy jakieś tam długie intro. No właśnie, to ja, dla mnie to intro było jakieś dziwne, nie wiem, bardzo mi się skojarzyło z Need for Speedem ostatnim. Tak, przez chwilę się przeraziliśmy, że to Need for Speed się znowu zrobił. Tak, i gra ale dla, nie, to tylko początek taki był. Dla jednego gracza, tak. No właśnie, to jest też jedna, taka ciekawostka, bo ja nie ukrywam, że dla mnie gra w ścigałki wszelkiego jej maści. No najlepsza jest wtedy, kiedy gramy z kolegą, najlepiej na jednej konsoli, z podzielonym ekranem i tak dalej. Wtedy jest najwięcej emocji, tak mi się wydaje. No nie wiem, no generalnie tutaj nie zauważyłem takiej możliwości. No nie, ale jest koop dla czterech graczy. No jest koop dla czterech graczy. O, co się stało? Włączyła się animacja. Tak, właśnie. To są te przerywniki, które właśnie... Zbliżyłem się za bardzo chyba do tego celu. Chyba tak. No i tutaj możemy... Specjalnie chciałem go... Ale możemy go ominąć, nie musisz się z nim ścigać. No ale jak już, prosi ale się, jak już się prosi, to spróbuj go łyknąć. Tak, samochodziki są bardzo ładne, jak widać. 350... modeli różnych. Tak, jest z tego co nie miarę. No, imponujące, co tu dużo gadać. Tak, naprawdę, przekrój jest też olbrzymi, bo od... Mapa jest dwa razy większa niż w drugiej odsłonie. W drugiej części, tak, a w ogóle, właśnie. Gdzie się ścigamy, może gdzie ścigamy się? No, ścigamy się w Australii tym razem, nie we Francji, tak jak było w poprzedniej odsłonie. No i Australia tutaj, no, bardzo dobry zabieg, bo a w mamy... pierwszej Colorado, bo, tam, chyba tak. Gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Tak, Australia to bardzo dobry wybieg, bo mamy tutaj spore przestrzenie, ścigamy się na wschodnim wybrzeżu, no, dużo fajnych tras, generalnie naprawdę fajnie odwzorowanych. Tak. I poczucie pędu jest. A to później. Mechanika, właśnie jest rewelacyjnie oddane poczucie pędu. Naprawdę, ma się wrażenie, że się fruwa tym samochodem wręcz. No. I on ledwo się trzyma drogi. No, zaskakująco dobrze. Tak. Więc... Chcieliśmy w ogóle pograć sobie na fotelu, który mamy jeszcze i na kierownicy, ale niestety, no niestety przez nadchodzące imprezy gamingowe no, ograniczony jest dostęp do kierownic. Okazuje się, że sprzęt ten no, jest mocno ograniczony, dostępność jego do wypożyczenia. Niestety wszystko teraz jedzie gdzieś tam na dużą imprezę w Warszawie bodajże.
Good no, Games. Później PGA, Expo, tak dalej, więc... Tak. No ale dobra, no... gramy, gramy na padach, siedzimy na specjalnych fotelach, ale takich no, tak. Nietypowo gamingowych, w sensie nie pod kierownicę specjalnie dedykowanych, tylko w normalnych takich stacjonarnych fotelach, które to są mega wygodne. DXSeat takiej marki. No dobra, wracając do gry jednak. Powiem ci tak, no, wygląda rewelacyjnie ta gra. Ponoć są to najlepiej zrobione wyścigi na Xboxa One. No jestem w stanie w to uwierzyć. Na konsolę. Mało tego. Naprawdę gra się fajnie. Wow, to tym Lamborghini jeździmy też takimi drogami. To zaraz tutaj urwiemy coś. Poczekaj, bo specjalnie, póki pamiętam, specjalnie sobie wczoraj odświeżyłem Drive Cluba na PS4, żeby mieć jakieś porównanie. No to Drive Club jednak trochę starsza gra, co tu dużo gadać. No ale jednak na konsolę tej samej generacji. No. No i zdecydowanie co? Tutaj wygląda to lepiej. Tam no też właśnie. Swoboda, tu też swoboda, ale jednak tutaj często zmienia się też samochody i czuć tą zmianę, naprawdę ją czuć. Tak zupełnie inaczej się steruje tymi samochodami, to prawda. I nawierzchnia, co chwilę czuć to też na padzie. Inaczej zachowuje auto. Jak jeździmy tak po takiej plaży, jak jeździmy po jakimś szutrze, asfalcie, to wszystko tutaj czuć. No jasne. No, dobra, tu jeszcze jedna ważna rzecz, tak o sprzęcie chciałem jeszcze sekundę powiedzieć. Zgrywamy to za pomocą grabera Avermedi, takiego fajnego, mobilnego. Także tutaj polecamy. Przydaje się, zwłaszcza przy konsoli. No dobra. Główne jakieś... założenia. Jesteśmy organizatorem tym razem tej wielkiej imprezy. Nie tak jak było w poprzednich częściach, że jesteśmy tylko zawodnikiem. Tutaj mamy możliwość jakby wpływania na to, co się dzieje. My odpowiadamy za długość wyścigów, my odpowiadamy za jakieś, nie wiem, trasy, prawda, czy nawet za to, jaka muzyka będzie leciała w trakcie zawodów. To chyba z gruba można sobie... Wiesz co, no być może. No generalnie mamy bardzo duży wpływ na to, co się dzieje i jak to będzie wyglądać. Oczywiście gra ma bardzo duży nacisk na grę sieciową. Możemy w koopie... Do 12 chyba multiplayer i 4 graczy. 4 w koopie, dokładnie. Możemy przejść misje fabularne. No mówię, dla mnie granie przez internet, znaczy na pewno jest fajne, ale wycięcie funkcji, że sobie grać na kanapie i ścigać się z kolegą gdzieś tam w piątek wieczorem po pracy, no trochę tutaj no jakby szczupla. Jakby... Czym się to nie podoba, ale to chyba już norma na dzisiejszy czas. No tak. To jest groove music, tutaj można sobie swoją muzykę streamować. Jest jeszcze zablokowane. No, okay. Jest jeszcze zablokowane. No właśnie. Był dostęp jakiś tam wcześniej do wersji demo na Xboxa. To też ciekawe posunięcie ze strony Microsoftu. Kiedy gra będzie dostępna? 27. Tak, oficjalna premiera. Tak, 27 września nastąpi. Światowa, europejska i polska. Natomiast no już od dzisiaj można grać w wersję tą cyfrową, tak, z wczesnym dostępem, jeśli ktoś tam wykupił. No nie, 23, który... A przepraszam, 23. No dobra, no my tutaj mamy możliwości takie, że już gramy w tą grę i przynajmniej początek sam chcemy wam pokazać. Gra jest bardzo rozbudowana. Bo to jest no, naprawdę setki wyścigów właśnie z dużą mapą, z dużymi zmianami, znaczy dużo się zmienia, tak? Bo jak widać już mamy tutaj kolejny jakiś samochód, taki, no, można by powiedzieć, zwyczajny. Projektujemy te zawody cały czas. Aha, ty cały czas ten projektujesz teraz, tak? Znaczy, rozumiem, że nie kontynuujemy jakiegoś tam trybu fabularnego, czy kontynuujemy w tej chwili? Bo... Kontynuujemy. Generalnie nie zdążyłem jeszcze odjechać na bok.
Generalnie przekrój samochodów jest olbrzymi w tej grze, bo mamy i typowe wyścigówki, i jakieś takie auta bardziej na co dzień, tudzież jakieś takie no, terenowe auta, czy nawet bugi takie fajne, które mają odkryte tam zespoły napędowe. Można zobaczyć, jak to w ogóle pracuje fajnie. Baja chyba też to jest. Tak. Okej, mamy tutaj... Dobra kombinacja umiejętności, proszę bardzo. Wyprzeć w powietrzu. A, wyprzeć na trzeciego, proszę. No to są jakieś takie bonusy dodatkowe. A właśnie, no to wszystko chodzi o to, że mamy zebrać... O, to ci się nie udało. Mamy zebrać jak największą liczbę widzów. Dostajemy właśnie jakieś bonusy w ten sposób, które umożliwiają nam odblokowanie później jakichś tam kolejnych tras czy aut. Co jeszcze? Tak jak mówiłem, no gra wygląda obłędnie. Co ciekawe, bo tutaj jest trochę przycięta na konsoli, co ciekawe w wersji PC-towej będzie można pograć nawet w 4K. Niestety wiązać się to będzie z dość... To będzie ładne, jakbyśmy ten telewizor wykorzystali, który mieliśmy... LG? To byłaby... No może jeszcze będzie szansa go wykorzystać. Taki 65 cali i ten 4K. No to może robić wrażenie, ale wiesz co, no z peceta trzeba będzie mieć całkiem solidnego, bo jeśli chodzi o wymagania minimalne dla PC, dla tej gry, no to może one nie są jakieś szczególne, ale minimalne wymagania chyba dotyczą tylko rozdzielczości bodajże 1280, przepraszam, taka HD Ready, tak? 1280 na 720. Dokładnie. I tam wystarczy nam Intel Core i5 lub AMD FX 8350 z tej serii, jak karta graficzna GTX Nvidia GTX 760 lub Radeon R7 260X. 8 GB RAM i przestrzeń dyskowa 55 GB, o której już wcześniej mówiliśmy. Jeśli chodzi o wymagania rekomendowane do gry i rekomendowane są dla Full HD, to tutaj już one dość mocno rosną, ponieważ tak, procesor musi być już i7, nie ma alternatywy, co ciekawe. Okay. 12 GB pamięci RAM. Karta grafiki. Ty czytasz zalecane, przepraszam? Tak, to są rekomendowane. Zalecane dla Full HD. Dla Full HD, zaznaczam to, bo dla 4K nikt nie podał. Znaczy, można się tylko domyślać. W każdym razie, kontynuując. Karta grafiki GTX 1060 lub Radeon RX 480. Oczywiście pamięć karty 4 giga minimum, więc 3 gigowe 1060. Można pograć na Xboxie w tym przypadku. To jest ciekawe, bo można, tak? Bo tutaj gramy przecież, nie? No dobra, w każdym razie no, to jest kwestia optymalizacji, tak? Umówmy się, no nieco inaczej gra działa na Xboxie, który ma 8 gigabajtów RAM-u bodajże. Więc tu jest no po prostu jest inna optymalizacja. Lepsza, moim zdaniem. Wolna jazda. Bo mamy tutaj jakby zachowaną płynność, prawda? Też się zastanawiam, czy to będzie... No właśnie sobie uświadomiłem, że w Australii jeździ się po lewej stronie. Nie wiedziałeś? Chyba mi to... Tak, odkryłeś to, bo ten, miałeś na pasie kogoś, tak? Z naprzeciwka. Tak. Tak. To jest jeden z trzech krajów bodajże na świecie, tak? No dobra. No właśnie, wcześniej jeździliśmy trochę po pustyni, teraz mamy fajne takie zalesione mocno środowisko, które też wygląda super. Zobaczmy, jak daleko da się wjechać. Wiesz co, no chyba da się dość daleko wjechać, z tego co się orientuję. Można tutaj nieźle też pokiereszować tą, może nie dżunglę, no ale drzewa padają, no jak zapałki. No zobaczmy, takie większe drzewa. O, większe nie. Ups. Większe nie, ale takie o, możesz, popatrz, możesz, bez siekiery normalnie tniesz i... Wiesz co, no jak na sandboxa przystało, to raczej tutaj nie będzie takich akcji, że wiesz, zjeżdżasz z
z trasy i cię zaraz cofa, nie? Popatrz, tu całkowity luz. Jeździsz gdzie chcesz. No ale tu po kamieniach to tak ciężko. Poczekaj, spróbuję wjechać do wody. Płytko. I powiem ci, teraz tak przyjrzałem się, o ile sama, efekt wody. Sama gra wygląda super, to właśnie tam ta woda, tak, te rozbryzgi, to one już tak dobrze nie wyglądały, tak mi się wydaje. Ale nie, może to takie całkiem subiektywne odczucie moje. Gdzieś widziałem lepszą wodę. Nie wiem, Uncharted chyba była bardzo dobrze odwzorowana, ale to, że tak powiem, no, trochę inna. O, proszę. Zobaczcie, możemy skosić ten. Źle widzę. A dobrze mnie stopuje. Tak? No. Jak widać, bardzo duża interakcja z otoczeniem. No i co? I generalnie mamy całe auto, chociaż tam trochę tylko szyba nam popękała. No dobra, nie, mamy lekko skierszowaną maskę. Tak. No wiadomo, no, to jest gra, no nie jest to symulator, tylko typowa arkadówka, gdzie nacisk jest położony na fun, a nie na to, żeby dojechać. No fun jest, no czuć naprawdę pęd tego samochodu, gra się bardzo przyjemnie, nie jest trudna, ja nie przepadam za ścigałkami i nie umiem w nie grać, ale ta nie jest trudna, zdarzyło mi się wygrać jakiś wyścig. No a to był tutorial. Nie, to już był po tutorialu. Nie no, mówię, sam miałem okazję chwilę pobawić się i właśnie to poczucie prędkości w tym wyścigowym aucie, w tym Lamborghini, które tam gdzieś na początku mamy okazję się przejechać, no jest po prostu niesamowite. Wręcz prawie fruniemy nad drogą i mamy poczucie tego, że ledwo się trzymamy drogi. Drift, tak? Tak. No, bardzo przyjemnie. No, tu cały czas mamy ten, dostajemy jakieś bonusy za akcje i tak dalej. Wszystko jest nastawione właśnie na jak największy miodność, wyciągnięcie jak największych no właśnie takich akcji typu, nie wiem, jakieś skoki, przelatywania nad no, jakimiś przeszkodami, tam są specjalnie przygotowane jakieś podjazdy. Naprawdę, rewelacyjne. No, frajdy jest co niemiara. Co jeszcze? Tu jest ciekawe rozwiązanie takie. Właśnie sobie przypomniałem. Ciekawe, że kable spadną, jak rozwala ten słup. Chyba go nie rozwalisz. No nie, rozwaliłeś go. No, czy spadły kable? Zniknęły. Odwróć się. A tutaj zniknęły. A ten... No tak, przed nami. Dobra. Za słabo. Za słabo. No weź go tak, z rozpędu. Znikają. No dobra. Szkoda, to akurat jest takie średnio dopracowane. Detal, kogo to interesuje? Kogo to interesuje? No jak to? Kogoś, kto z tej gry chce sobie zrobić jakieś takie, wiesz, destruction derby, a nie typowe wyścigi. Nie wiem, ze wszystkich gier próbuję zrobić destruction derby. To samo było przy tym. Przy Dying Light'cie. No, akurat tam wyścigów nie ma, ale ten, była możliwość pojeżdżenia sobie autem, rzeczywiście pamiętam. Do Fallen. No. Tak, że właśnie bardziej cię interesowało interakcja z otoczeniem, niż to, żeby tam cokolwiek innego zrobić, zgodnego raczej z założeniami gry. No i tak, mamy te bezdroża, mamy piaszczyste plaże, no, może dżungle, tudzież zalesione tereny mocno. Więc to jakieś. Ale ładnie skosiłem. Ten jakieś pole, nie wiem, bawełny. Nie, chociaż no, to w Australii to średnio. No ale mamy też miasta. Generalnie w mieście też możemy jeździć gdzieś tam na kolejnym etapie gry. No generalnie przestrzeń. Ja zauważyłem, że wszyscy Australijczycy w tej grze mówią strasznie kiepskim akcentem. Oj, no. Australijski jest taki zarąbisty. Zły no, akcent australijski to jedno. Gra generalnie jest w języku angielskim z napisami polskimi. I co? I też zdarzyło się, że kilka jakichś tam drobnych błędów już wypatrzyliśmy.
na bardzo wczesnym etapie gry. Więc ciekaw jestem, jak będzie... Filarówki. Znaczy, no, no, no dobra, no literówki, no okej, okay, no, mówię, drobne błędy. Więc tak to wygląda. Ja chciałem tą taką rzecz wspomnieć, bo tu generalnie gramy, no jakby pojedynkujemy się ze sztuczną inteligencją, częściej pewnie, lub jeśli no, będzie to popularne, to będziemy z innymi graczami sobie rywalizować, ale to ten sztuczna inteligencja... Tak, przed turnierą nie ma ich jeszcze za wielu, więc... Tak, dokładnie. Walka ze sztuczną inteligencją oparta jest na takiej systemie drivatarów, to się nazywa. Tak. To na, czyli kierowców, których... Którzy są niebiescy którzy, i... Których umiejętności odzwierciedlają jakby poziom gracza, ewentualnie innych graczy online, prawda? Czyli tak naprawdę no, tu jest chęć oddania tego, że ponoć... Da się ludzi przejechać? Poczekaj. No ciekawe, tak. Czy da się na przykład bokiem ich przejechać, za to dostaniesz na przykład dodatkowe punkty, żeby uderzyć coś bokiem. Chyba wiesz co, chyba ma tych słupków... Chyba tak ustawienie, że nie da się nam wjechać. Tak, tak. Bo to jest niepolityczne mocno, rozjeżdżanie ludzi. Gdyby tam stały ufolutki, to by było... To taka opcja byłaby możliwa, myślę. To mogłyby to wpleść jakaś w fabułę, że to są... Myślisz, nie da się zjechać po schodach nawet, ale... ale widzisz, kubę można rozwalić, stoliki też, patrz, super. To tyle się można wyżyć, no. No, więc te, no, ścigamy się z tymi drivatarami, tak to ładnie się nazywa. Ewentualnie możemy sami regulować ich poziom, który ma być, nie wiem, bardziej dopasowany do nas, czy tam, nie wiem, bardziej ma być wyższy ten poziom od nas, żeby było z kim rywalizować. Zazwyczaj się bardzo narzekało na SC w takich grach, nie? I część gier była naprawdę banalnie prosta, poza takimi prawdziwymi symulatorami, tak? Więc to ciekawy zabieg, który może jakby dodać trochę no, lepszego kolorytu tej grze. No jesteśmy w mieście teraz, tak? Ale co, my generalnie cały czas mamy jakiś free ride taki totalny, tak? Że tak, teraz sobie jeździmy po świecie bez celu. Nie robimy ten, dodatkowych jakichś tam misji. Prędkość mamy całkiem fajną. No ale ty, cały czas dostajemy jakieś punkty, widzę. No za te punkty? Bardzo... Za obijanie murów? No właśnie. Chyba tak. Skasowanie 100, proszę. Może za skrzynkę coś zostanę? 100. Prosty przelicznik. Co skasujesz, to 100. Nie, no dobra, możesz się przełączyć ten na przykład na widok, nie wiem, z kamery z pojazdu bodajże gdzieś. Pamiętasz, jaki tam była zmiana kamery gdzieś? Pewnie mogę, ale kto by wiedział teraz. O, właśnie, nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej funkcji. Tutaj można sobie przewijać. Tą funkcję już widziałem, ale to w Forcie no, Motorsport, tak? No, tam no też było. Tutaj też jest. Jak wam źle zakręt wyjdzie, to możecie cofnąć i przejechać go jeszcze raz. Tak, nie wiem, mam. Znawia się to przyciskiem hamowania, to jest trochę dziwne. Mam nieodparte wrażenie, że te gry coraz prostsze robią i ten. Żeby tylko, nie, tylko za szybko nie zrazić ten gracza. Może się później zrobi trudniej. No, na pewno. No, miejmy nadzieję, bo to w końcu o to chodzi. No i o. Co? Organizujemy sobie te zawody. Tak, patrz, ani jednego cykora nie ma. Sami odważni ludzie w Australii. No można też inaczej ich nazwać. Ale dobra, nie ubliżajmy Australijczykom. Nie no, gra prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. No, podsumujmy to. Przyjemność z grania na pewno jest olbrzymia. Tak, przynajmniej... jeżeli ktoś szuka wyścigi na Xboxa, to... No i na peceta. I na PC. Bo na pececie w końcu pogramy w ekskluzywny tytuł, który dotychczas był nieosiągalny. Nie wiem, no na koniec może jeszcze powiem o cenie. Gra w tej chwili przedsprzedaż
cena pecetowa bodajże 210 zł, jak znalazłem najtaniej. Wersja konsolowa bodajże 239. Więc tragedii nie ma cenowo. A pamiętajcie, że jak kupicie na wersję cyfrową gry, to będziecie mogli grać na obu platformach. To co, to tyle, tak? No. No to co, szerokości życzymy i do zobaczenia, czy tam do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć! Cześć!